Siemano, witam w kolejnym vlogu. Nawet nie chcę tego vloga mi się nagrywać, no ale postanowiłem, że ja powiedziałem, że wszystko będę pokazywał i wzloty i upadki. Jedziemy przesiewać Łubin. No nie mam głowy dzisiaj do nagrywania vloga, no coś tam pogadam wam, pokażę jak to wygląda, sprezentuję. No a teraz zobaczcie, jesteśmy, tutaj jest nasz rzepak, tam wam wstawiłem na społeczności fotkę. To jest tutaj odmiana syngentowska, hybrydowa Iowa. Bardzo fajna odmiana. Zobaczymy co z niej będzie. Ogólnie chyba jedna z lepszych odmian w naszym gospodarstwie w tym roku. Mamy jeszcze odmiany Atore i Jennifer. No, kombaj pokażę, bo mieliśmy bombowe rzepaki i co z tego, jak te brzydsze lepiej plonowały. Także no, to nie ma reguły, że rzepak pięknie kwitnie jest, no ale no naprawdę on jest bombowy, on kwitnie, no. No to jest taki, można powiedzieć, wzór rzepaku, jaki powinien być. Tutaj jest działka o powierzchni 3,5 hektara. Także no, żeby to była działka 100 hektarów i taki rzepak, no to byłoby fajnie w taki niekorzystny rok suszowy. Trochę nam dopadało tej wody. Tam co jest wypalone, przężyto, ono jest dalej spalone. Coś tam się podnosi, no jakieś tam wiadomo, kłoski wytworzy, ale to już nie będzie to. O tydzień za późno spadł deszcz, ale trzeba się cieszyć, że w ogóle on spadł, bo tam widzę u was, widzę w komentarzach, że niektórzy dalej wypisują, że nie ma deszczu u nich, także no ja współczuję, jeżeli ktoś ma jeszcze dobrą ziemię i nie ma deszczu, to jakoś to rośliny sobie radzą, no ale wiadomo jak to jest bez wody. No tu jest ta odmiana Jennifer, ona jest trochę rzadka. Oceniłbym nie na dobry, taki no na dostateczny tą plantację rzepaku. No można jej dobry dać, bo to zobaczymy, to jest słaba ziemia, piąta, czwarta klasa, przy moście trochę szóstki. No ale czemu, bo tam dużo widziałem komentarzy, że pochodzę z rodziny rolników i że siejemy rzepak na piątej klasie. No a przepraszam, na jakiej klasie sieć rzepak? Co tu zmianować? Tu kosiliśmy, weźcie sobie, włączcie filmik żniwa 2010, rzepaczane. Tutaj mieliśmy odmianę liniową Bellevue, sypał 4 tony na tym polu. Tylko to był ekstremalny rok, padało cały czas. Przężyta na 5, 6 klasie kosiliśmy po 6-7 ton. No tu macie ten właśnie ostatnio vlog, nagrałem, że ten rzepak umierał tutaj, ta 6 klasa. No jak widać, on odżył, napił się wody, ale tutaj wody na dużo mu nie starczy, jak nie będzie padać dalej, bo to jest żywy żwir. Także no, ja mówię, nie ma co zawczasu się cieszyć, dobrze, że popadało, ale ja wam powiem, że jest dobrze, jak będę jechał kombajnem i co chwilę koguty będą mi się załączać, to ja wtedy powiem wam, że jest dobrze, a nawet bardzo dobrze. A na razie wam nic nie mogę powiedzieć, bo co z tego nawet, że będzie zielono, jak przyjdzie jakaś nawałnica, gradobicie, wszystko nam połamie. Były takie u nas gradobicie, że kukurydza tylko łodygi zostawały. No jakoś teraz omijało, ale w okolicznych wioskach były takie gradobicia i co z tego, że jest piękne, jak ja tego mogę nie zebrać. No takie jest rolnictwo, taka jest pogoda, nic z tym się nie da zrobić. Dlatego jedziemy zasiać ten zasrany łubin i przesiać go, no i coś pogadam na polu. Siemanko widzowie, witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj taki nietypowy vlog, a mianowicie vlog z wsiewki łubinu. Tu macie łubin odmianę Sonet. Jest. Tam mamy łubin odmianę Zeus. Tutaj znajdujemy się na tej działce powierzchni około 4 hektarów nowo nabytej, gdzie mówiłem właśnie, że jest zjeba. No jest zjeba. Tu już brat wsiał łubin. No i tu jest właśnie ten nieszczęsny. Tu jest Sonet i tu jest Sonet. I teraz nie wiemy, ogólnie ja nie wiem, czy gdzieś stary worek był w łubinach, bo jedną 500-kę wziąłem łubina. Łubinu, tam było gdzieś 350 kilo i jest zasiane gdzieś około, no, dobre z 1,5 hektara. No i to trzeba przesiać, no bo zobaczcie jak to wygląda. Są roślinki, widzicie, ale to nie chce rosnąć w ogóle. Tutaj dla porównania Zeus. Zobaczcie jak wygląda Zeus. No i wsiewamy tutaj te dwa siewniki, albo ewentualnie jeden siewnik kontroli zostawimy, żeby zobaczyć jak to się będzie
Jak to będzie, czy to w ogóle ruszy, rośnie, czy wsiewka była słuszna, czy niesłuszna, bo trzeba testować, trzeba się uczyć. No, widocznie ja tak sobie myślę, że to były stare nasiona, dlatego one nie mają tego wigoru, nie chcą rosnąć. No i co? No i nic. Tutaj wsiewamy odmianę, nawet nie wiem od znajomego jak odmiana, ale z tego co widzę po ziarniakach to jest Sonet też. Z tamtego roku odsiew. My gdzieś tam we workach mieliśmy no odsiewy, ale po prostu musiał się trafić stary worek. Z ubiegłych lat gdzieś zostało, nie sprzedało się tego nikomu na pasze. Tak zostało pół tony nasion zostawionych. No i tak po prostu musiałem chwycić ten worek. No i tak się stało, no niedobrze się stało. A to wam pokażę zaraz. O, widzicie różnicę? Wchodzimy na Soneta, tego co na poprzeczniaku. No, brat to wsiewa, ten łubin na centymetr gdzieś idzie. Nie wiem co z tego wyjdzie. Niech, może plonu już nie będzie, ale jeszcze jest 30 kwietnia. Kiedyś sialiśmy łubin, kiedyś w tamtym roku brat siał łubin 30 marca i łubin spaliło w tamtym roku, a zasiał łubin dosłownie, nie wiem, 10 maja i łubin był no bombowy. 40 dni później zasiany łubin bombowy, jak na tamten rok prawie ten łubin dawał. Także te upały minęły wtedy. Ten nieszczęsny łubin. No i zobaczcie jak to wygląda. No, tutaj są rządeczki. A tutaj jeszcze chwycimy. O, zobaczcie. A tu już jest jeszcze ten właśnie nieszczęsny. Już się nasiona kończyły. Korzeń jest. Góry nie ma. Nie wiem co z tego będzie, by było. Jest zostawiona kontrola. Przesiewamy ze względu, żeby nie było pustego pola, żeby nie było jaj. Pole przy drodze. Jak nie będzie plonu, to chociaż będzie masa zielona, będzie zmianowanie, a to nie w tym rzecz, żeby hodować puste pole. Także no, każdy ma jakieś wpadki, takie jest rolnictwo. Nieraz te wpadki nie zależą tylko od nas. No taki jest ten zawód, ciężko jest trafić, albo pogoda steruje, albo firmy nas wyciulają, złe nasiona dadzą. No a tutaj w przypadku firm to nic nie do zarzucenia, bo nasiona są nasze. Gdzieś po prostu moje przeoczenie widocznie, przyznaję się do bicia. No, no nie wiedziałem po prostu, że możemy mieć aż tak stare nasiona. No tak sobie to, bo zaraz ktoś powie, że za głęboko zasiane, albo że co. Nie panowie, głębokość jest ta sama wysiewa tutaj. Ziemia jak widzicie jest praktycznie no i identyczna, tutaj troszkę górka taka ilasta, no ale tam jest ilasta i tam jest łubin, także tutaj nie ma nic do rzeczy głębokość siewu. Czy jak, no nie wiem co tu mogę powiedzieć wam. No, także jest to wsiane, zobaczymy co z tego będzie. Częściowo ten łubin jest zostawiony jak widzicie, bo wsiewamy bez sekcji uprawiającej, bez talerzówki, tylko samym siewnikiem. No ale gdzieś tam, nie gdzieś to, za przeproszeniem, mija się nam, zrządki się mijają, ale są pocięte te roślinki, z 50% ich zostanie. Norma wysiewu, ja ustawiłem 110 kg, bo nie wiem czy ten łubin w ogóle nie umrze, także jak będzie przesiany, to będzie przesiany tamten. No i co, no i nic, ja co mogę wam więcej powiedzieć. Będzie to będzie, 110 roślin ustawione, jeżeli ten wyjdzie od znajomego, od siew C1 z tamtego roku, no to będzie, to coś będzie jeszcze. Jeżeli ten łubin będzie rósł lepiej zasiany, to tak czy siak tego nie dojdę, on zagłuszy. On zagłuszy, jeżeli będzie rósł z wigorem. Tutaj widzę, bratu chyba nasion zostało. A i chyba sieje czy nie sieje? Nie wiem, bo tu chcemy zostawić tam kontrolę, dwa siewniki, 8 metrów. Jak to się zachowa? Pod słońce są rządki, jest on dużo rzadszy. Gdzieś około, ja tak patrzyłem, jak liczyłem, gdzieś około 70 roślin na metrze. To jest bardzo mało, jeżeli chodzi o łubin. Minimum te 100 roślin. Ale jeżeli by był rok przekropny i to by było z wigorem, jak tam, to ja bym to zostawił, te 70 roślin. On by sobie w jakiś sposób poradziłby sobie. By się rozrósł troszkę. Nie konkurowałby tak ze sobą. Coś tam by było z tego łubinu. No ale on, jak widzicie, nie rośnie, no nie rośnie. No i tu chyba nie ma co trzymać tego, dlatego stąd taka decyzja nasza. Także ja się dzisiaj z wami żegnam, brat wraca.
i bierzemy się za kolejną robotę, czyli no trzeba skracać przężyta, panowie, bo no już ucieka, już wszystko ucieka w kolano praktycznie, także trzymajcie się, do zobaczyska. Piękny sprzęt w smutnym wykonaniu. Najgorsze, co może być dla rolnika, przesiewanie czegoś.